Pan z wami. Drodzy rodzice, jak imię wybraliście dla swojego dziecka? Abigail. O co prosicie Kościół Boży dla Tamy i Abigaila? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszych dzieci, przyjmiecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w tym obowiązku? Hanna i Abigail, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W jej imieniu naznaczam was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święty Piotrze i Paweł, wszyscy święci Bożej, módlcie się za nami. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do prawdziwego Królestwa Twojej światłości. Pokornie się błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Przez was dzieci, przez sakrament chrztu, od miłującego Boga, otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to życie Boże od starzenia grzechy i umożliwić jego ustaliczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci przyjmują chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Aby mamy wiarę. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chcecie, aby Paweł i Abigail otrzymały trzy wieże Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Wszechmogący Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody Ducha Świętego. On sam namaszcza was krzyżem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego chwały wierności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Staliście się nowym stworzeniem, przeobleguście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy swoim przykładem pomagają wam zachować godność dziecka Bożego, niezmaloną aż po życie wieczne. Światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła może się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jako dzieci światłości, a trwając wierze mogą wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Mam dla Państwa praktykę tutaj.
Abigail jest Państwa. Abigail.